witam wszystkich serdecznie. Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy dla Was filmik z całej naszej hodowli. Zobaczcie wszystkie terraria, zbiorniki i zwierzęta, które posiadamy. Zapraszamy. Zaczynamy od pierwszego kąta. Jest w tym kącie wiwarium oraz akwarium. Nad wiwarium i akwarium są rośliny, a obok jest hodowla prosionków i skoczogonków. No jak widzicie, tak wygląda ten kąt. Po lewej stronie jest wiwarium. No nad są rośliny, które później zobaczycie. No i tutaj są prosionki i skoczogonki. No jak widzieliście na ostatnich filmach, wiwarium można powiedzieć, że jest świeżo wybudowane. Przynajmniej dla Was, no bo tak filmy są wrzucane. No i tutaj jak widzicie rośliny, po lewej stronie ci mogą bacznie zauważyć, że jest trochę zmiana w roślinach. Jedna niestety, ale nie utrzymała się i po prostu zastąpiłem ją skrzydło kwiatem. No i mieszkańca w tym momencie nie ma i na razie się zapowiada, że nie będzie, bo jestem kompletnie niezdecydowany, co chciałbym w tym wiwarium umieścić. Dajecie dużo propozycji i bardzo fajnych, właśnie się nad wszystkimi zastanawiam, jeszcze analizuję każde stworzenie i po prostu chcę też wybrać takie, do których będę mógł dopasować warunki, które panują w całym wiwarium. No i obok wiwarium jest akwarium, 225 litrów, ogólne, dalej borykam się z glonami, ale to już standardowo, chociaż coraz lepiej idzie i coraz ich mniej. Obsada rybek jest zdecydowanie wymieszana. Znowu przyjąłem rybki od kolegi, który zmieniał sobie jakby całą obsadę. No i ja jako taki charytatywny zbieram już te rybki, bo no ja mam jakby ogólną całą, nie przeszkadza jakie są gatunki, grunt, żeby się nie gryzły. No i teraz może pokrótce Wam przedstawię, jakie są w tym akwarium gatunki ryb. Pierwszym gatunkiem są otoski, otosek przeujściowy. Drugim gatunkiem są jest neon inesa. Trzecim bocja tygrysia. Czwartym skalar. Piątym platki. Szóstym pielgnica ramireza. Kolejnym jest to kirys sterby, cierniooczek kuchla, neonka czerwona, ślimak helmet shell, ślimak helena, pielęgnica kakadu. No i to są wszystkie gatunki w moim akwarium. Obok znajdują się hodowle skoczogonków i prosionków. Oczywiście każdego z nich zobaczycie zaraz ze zbliżenia. To jest pierwsze pudełko ze skoczogonkami, a pod nim jest pudełko z prosionkami. Jak widzicie, siedzą sobie na liściach palmy. Dokładnie są to końcówki od liści palmy. No i przejdźmy do zbliżeń tych niesamowitych zwierząt, tak zwanych sprzątaczy naszych terrarii i wiwarii i wszelakich zbiorników. Tu jak widzicie te białe kropeczki to są skoczogonki, ciężko je uchwycić aparatem, bo są bardzo, bardzo małe. No i tutaj prosionki, bardzo przyjemne stworzenia i przydatne. No i tak by się prezentował ten cały kąt. Czyli prosionki, skoczogonki, akwarium, wiwarium, no i na samej górze nad akwarium są rośliny. Wszystkie z naszego jakby hodowli, skrzydło kwiaty, trzykrotki, cytryny, bluszcze i wszelakie inne. Jeszcze jakieś pojedyncze sztuki różnych sadzonek. No i jeszcze zwisa tutaj kawałek oplątwy. No i tak się właśnie prezentuje ten kąt. No i przejdźmy do następnego. Tutaj jest terrarium z ptasznikiem Cyclosterium fasciatum. Kiedyś Devus fasciatum. Jeszcze nie widzieliście, jak wystrajam to terrarium, ale wszystko przed Wami. Taki film się ukaże.
na naszym kanale. No i tutaj ptasznik, ciężko było go znaleźć i szczególnie zrobić mu zbliżenia, no ale udało się mniej więcej go pokazać. Jest to samica, około 4 dc, może nawet trochę więcej. Bardzo fajny ptasznik, jeden z moich ulubionych. No i właśnie dostał nowe terrarium, których, jak mówiłem, zobaczycie już za niedługo, jak dokładnie powstał ten cały wystrój. No i on jest na półce na regalu, na regale. Kolejny wyżej są mrówki oraz modliszki. I tutaj kolejno od lewej strony jest Rombodera Megaera. Następnie Spodromantis Bacchetti oraz Phyllocarnia Paradoxa. Tutaj jest pierwsza modliszka Rombodera Megaera. Jest to bardzo olbrzymia modliszka. Czekamy niecierpliwie, aż będzie miała swoje maksymalne rozmiary. Następną jest wspomniana już Bacchetti, którą kiedyś mieliśmy i bardzo dobrze wspominamy. Również jest to bardzo piękna modliszka, jak możecie zobaczyć na zbliżeniach, jest ciekawie ubarwiona. I trzecia modliszka liściogłowa, czyli Paradoksa, wspomniana również wcześniej. Ona robi bardzo fajne wrażenie, jak możecie zobaczyć, jest, że tak powiem, przepięknych kształtów, przypominających liść. No, posiada super kamuflaż, jak możecie zauważyć. No, naprawdę jest przepiękną modliszką. Ogólnie modliszki mają coś w sobie, taką grację, więc robią naprawdę wrażenie. No i obok jest arena mrówek. No i to jest pierwomrówka żwirowa, jak widzieliście już w filmie. Jeśli śledzicie filmy, no to no, stało się to, co się stało i niestety na razie kolonia funkcjonuje bez najważniejszego członu. No i tutaj jest, są słoiki, tak zwany las w słoikach. No, czasami po prostu lubimy sobie zrobić taki słoik, który żyje własnym życiem. No i tutaj jest rurka, po której mrówki przechodzą do gniazda. Obok mamy mrówkę Manika Rubida, czyli wścieklica dorodna. Dostaliśmy ją od naszego widza, Matren Mati. Tutaj jest jej zbliżenie. Jak widzicie, jest to królowa. No i czekamy na pierwsze potomstwo. No i oczywiście o niej też filmik powstanie, który również zobaczycie na naszym kanale. Pozdrawiamy Matren Mati. Jak widzicie, bardzo ciekawa mrówka. Jej urządlenie jest niezwykle bolesne, porównywane do urządlenia szerszenia. Więc to jest jednak, można powiedzieć, że taka groźniejsza mrówka. No i tutaj jest pozostałości po kolonii pierwomrówki żwirowej. Jak widzicie, już robot nic mało pozostało, starzeją się i po prostu zdychają. No i tu jest całe gniazdo. No i tu zbliżenie na pozostałości po kolonii, które niestety, ale muszą żyć bez królowej. Tak jak już mówiłem, jak widzieliście w poprzednim filmie. Co do reszty mrówek, to zostały oczywiście wypuszczone, czyli do złodziejki one zostały wypuszczone, no bo nie miałem już jak, no nie było sensu po prostu ich trzymania. Obok mrówek, obok gniazda mrówek są pojemniki. W pierwszym pojemniku jest żaba rogata, bardzo fajna żabka, chociaż niezbyt aktywna. No i jest w takim pojemniku. Wyłożyłem wszystkie mchy i inne rzeczy, bo jednak nie spisały się po prostu. Żaba je po prostu przekupywała i to było bez sensu, żeby one tam były. No i tak ona się prezentuje, jak widzicie, grubasek. No ale bardzo fajny grubasek. Bardzo fajne żaby, czekam, aż urośnie do sporych rozmiarów. Wtedy będzie robiła jeszcze większe wrażenie. Obok żaby rogatej są trzy pojemniki,
W jednym jest kruszczyca, złotawka, którą będziecie mogli zaraz zobaczyć. Jest to bardzo fajny nasz rodzimy chrabąszcz, czyli kruszczyca. Bardzo ładne ma kolory, jak widzicie. Powiem szczerze, że wcale nie jest brzydsza od tych egzotycznych, a tu, prawda, żyje w naszym klimacie i jest nasza rodzima piękna. Jak widzicie, się świetnie prezentuje. Obok w pojemnikach jest młoda Achatina Fulika, którą dostaliśmy w paczce od naszego widza. No a na górze są skulice, skulica pospolita dokładnie. No i zaraz zobaczycie te skulice. Taka ciekawostka, również są to, można powiedzieć, sprzątacze. Żywią się martwą materią, tak jak prosionki, skoczogonki. Tu widzicie ich zachowanie, właśnie jak zwijają się w kulkę. No i widzicie, jak się rozwija z tej kulki. Są bardzo ciekawe i fajne stworzonka. No i to są te wszystkie pojemniki, które znajdują się właśnie w tej części, obok mrówek. No i nad nimi jest ostatnia część z tej półki, można powiedzieć. Są tu jaja straszyków i patyczaków. Tu są jaja Pseudophasma subalternum straszyka. Tutaj straszyka australijskiego. Tutaj Pilamanes guancrensis. A tutaj patyczaka czerwonoskrzydłego. Obok jaj straszyków i patyczaków jest pojemnik z straszkami chińskimi. Miały być w ogóle w akwarium, powinny być przynajmniej, ale tak wyszło, że po prostu pozmieniały się plany. Niestety, ale nie będę mógł ich trzymać i dlatego chwilowo są po prostu w tym pojemniku, no i na razie w nim są zmuszone po prostu pozostać. No i tutaj możecie zobaczyć ich piękny ubarwiony brzuch, spód. Jak widzicie, bardzo fajnie wyglądają. Można ich również porównać do kumaka. Dalekowschodniego również ma taki piękny spód ciała. No i tutaj jest jedna z dwóch traszek. Bardzo fajne stworzonka, bardzo fajne płazy. I bardzo ciekawe. Polecam, jeśli ktoś chce jakieś oryginalniejsze zwierzę do akwarium, to traszka jest idealna do tego. No i tutaj tak prezentuje się ta część mojego pokoju, czyli terrarium z ptasznikiem, mrówki, modliszki, las słoiku i pojemniki z wszelakimi owadami, no i traszki. Tutaj na biurku pod półkami, które wcześniej widzieliście, są trzy terraria i jeden pojemnik. Oświetla to wszystko jedna świetlówka. No i po kolei pierwsze terrarium od lewej strony jest to terrarium dla gekonów płaczących. Znajdują się tam obecnie trzy osobniki, trzy samice. Wystrój ten mogliście zobaczyć na filmie, który już był na naszym kanale, więc już widzieliście ten zbiornik. No i tutaj mamy pierwszego jednego z osobników. No i zaraz pokażę wam również zbliżenia jednego z tego terrarium, no bo wszystkich jednak nie uda się znaleźć, no bo są pochowane, jak to mają po prostu w zwyczaju. No i tak się ono prezentuje. No i tutaj jest jeden z mieszkańców tego terrarium. Bardzo fajne gekony, jak widzicie, możecie zobaczyć, jak oblizuje sobie oko w celu przeczyszczenia go, ponieważ nie mają gekony powiek. No i to są bardzo, bardzo fajne, jedne chyba z przyjemniejszych gekonów, z jakimi mieliśmy do czynienia. Są już u nas jako gatunek bardzo długo, no i mamy do nich sympatię. W kolejnym zbiorniku terrarium są gekony kanaryjskie. Jest tu para tych gekonów. Możecie zobaczyć tutaj już jednego, który sobie jest na ściance.
To jest samiec, oczywiście zobaczycie również zbliżenie. Samica jest schowana w kryjówce, tam za korkiem. Najczęściej sobie wygrzewają się tutaj na górze terrarium, no ale obecnie sobie gdzieś po prostu przeszły gdzie idzie. No i tu mamy zbliżenie na gekona kanaryjskiego. Również bardzo fajne gekony, trochę większe od płaczków, no ale w sumie nie są tak bardzo popularne, a również są bardzo ciekawe i w sumie to mało płochliwe jak na gekony, które są jednak z odłowu, bo tak przynajmniej mieliśmy informację. No już są z nami też dłuższy czas. Bardzo fajne gekony, polecam, jeśli ktoś chce coś innego, ciekawszego niż popularne gatunki. Obok jest gekon Czyczak. Obecnie został sam, niestety, ale samica opuściła go i nas też. No, czasami tak się zdarza, chudła z czasem i po prostu no, przestała jeść i zdechła, no ale został on sam. Jeszcze zobaczę, czy mu dokupię jakby towarzyszy, czy jednak po prostu zostanie przekazany on do jakichś towarzyszy, to jeszcze zobaczymy. No i to jest tymczasowy wystrój, można powiedzieć, tego terrarium, bo było parę razy zmieniane. No i tak się prezentuje ten gekon, również bardzo fajny, prosty w hodowli, również nie jest spektakularny wielkością, ale za to jest bardzo fajny, jak widzicie, przyjemny. Również nie jest w sumie tak popularny jak płaczki czy gekon lamparci, co jest w ogóle może tutaj nie do końca jakby spokrewnione ani wyglądem, ani niczym, ale to jest bardzo jeden z popularniejszych gatunków, a ten za to jest ciekawy, prosty, tani, a nie aż tak popularny. Też bardzo fajne gekony. No i to są te trzy terraria na półce. Tu jest pojemnik, w którym są dwa gekony żmijowe. Nie mają jeszcze terrarium, są młodymi osobnikami, więc są też stosunkowo nowe u nas, więc chcę dokładnie się przyjrzeć nim, zobaczyć, jakie mają zachowania. No i ogólnie, czy wszystko jest z nimi w porządku. Prawdopodobnie są to dwa samce, ale jeszcze nic nie przesądzone, ponieważ cały czas jeszcze rosną i wszystko może się zmienić i nie może być ostateczny, nie musi być to po prostu ostateczny werdykt. Bardzo fajne gekony. Ich taką ciekawą zdolnością jest to, że umieją wspinać się po płaskich powierzchniach, ale nie robią tego zbyt często, wolą spędzać dnie, w sumie noce, bo są to nocne jaszczurki, na dnie terrarium. No i tutaj jest termometr, który kontroluje całą temperaturę w tej części. No i kolejny róg mojego pokoju, naszej hodowli, i jest to regał sześciu terrarii. Jak został zbudowany, możecie zobaczyć na oczywiście naszym kanale. Wystroje również z tych terrarii są też na naszym kanale, zresztą jak w większości z tych, co możecie tu zobaczyć, zbiorników. Kiedyś były w nim kraby i traszki, oczywiście przedzielone, ale ze względu na to, że po prostu no, jestem zmuszony jakby zmienić ten kąt, no to ich nie będzie już w tym akwarium. No i tutaj mam karmówkę, są to świerszcze. W mniejszym pojemniku jest wylęk świerszcza. No a to jest, można powiedzieć, że taki w stadium średniej wielkości są to świerszcze i wylęk. Większe zobaczycie później, bo są po prostu w innym miejscu. Tutaj są, jest las w butelkach, a tutaj mamy liście jesienne, które dostaliśmy również od naszego widza. I zaraz zobaczcie, jak one wyglądają z bliska. Również film za niedługo pojawi się na naszym kanale o nich. Będziecie mogli się im przyjrzeć i dowiedzieć się czegoś o nich więcej. Bardzo ładne stworzenia. No niesamowite po prostu, jak natura obdarzyła je taką zdolnością upodobnienia się do liścia. Naprawdę ciekawe
stworzenia i bardzo przepiękne. Polecamy je do hodowli, jeśli komuś nie podobają się, można powiedzieć, mniej oryginalne straszyki czy patyczaki, to taki liściec jest super. No i tutaj na dole jest pojemnik z krabem mangrowym. Tak jak mówiłem, było tu więcej krabów i były one w akwaterarium, które zresztą możecie zobaczyć, jak ono powstawało na naszym kanale standardowo. Ten film już jest na naszym kanale, możecie zobaczyć, jak wyglądało właśnie to ich akwaterarium. No i na razie musi siedzieć sobie w takim pojemniku. No i zaraz pokażę wam zbliżenia tego kraba. Tak on wygląda. Bardzo ładny, przyjemny krab. Jak widzicie, ma czerwone szczypce i bardzo ciekawe stworzenia. Jeśli ktoś chce jakieś właśnie ciekawe stworzonko, to możesz sobie kupić kraba czy inne jakieś kraby ciekawe. Jest naprawdę dużo fajnych gatunków, a są to niezwykle ciekawe zwierzęta w obserwacji i wcale nie tak trudne w hodowli i naprawdę no, radość sprawiają. Ja osobiście bardzo lubię wszelakie kraby. No i tutaj, tak jak mówiłem, są liście oraz akwarium. No i tutaj przejdźmy do regału. Na pierwszym poziomie jest straszyk Pilamenes guangxensis. No i tak on się prezentuje. Również bardzo ciekawy straszyk. Upodobnia się do gałązki, do kory w sumie drzewa. Jak możecie zauważyć, wygląda zupełnie jak kawałek kory czy gałązki. No są to fascynujące zwierzęta. I to jest akurat samica. Możecie zauważyć, że jest troszkę większa, jak to bywa czasem u straszyków. Na drugim poziomie są patyczaki rogate, ale jest to tylko część z patyczaków, które posiadamy. Drugą część zobaczycie w dalszej części filmu. No i tak się prezentuje właśnie patyczak rogaty. Popularne zwierzęta w hodowli, często hodowane właśnie przez dzieci. W sumie osobiście sam zaczynałem, można powiedzieć, od właśnie patyczaków. Jako moje pierwsze takie zwierzątko, inne niż rybki. No, bardzo przyjemne stworzenia. Na trzecim poziomie jest straszyk Pseudophasma subapternum. To możecie po lewej stronie zobaczyć samice. Pośród gałązek ligustru są mniejsze osobniki. No i tu możecie zobaczyć, jak wygląda właśnie samica tego straszyka. Również bardzo fajny straszyk. Na plecach nosi skrzydła w postaci takich czerwonych i żółtych kulek. Tak to mogę nazwać. Tu mamy hodowlę mącznika młynarka. Tak to wygląda. Jak założyć taką hodowlę, również zobaczycie film na naszym kanale. No i kolejny poziom jest z patyczakami czerwonoskrzydłymi. Na razie są to młode osobniki. Można powiedzieć, że jest to wymiana pokoleń. Już kolejna w naszej hodowli. No i nie ma jeszcze dorosłego osobnika, który by posiadał właśnie te czerwone skrzydła. Bardzo fajne patyczaki. Oczywiście rosną większe niż patyczak rogaty, więc trzeba mieć to na uwadze. Jeśli chcemy jakieś inne patyczaki, no to ten jest idealny, ciekawszy. No i ma bardzo fajne te czerwone skrzydła, jak już będzie w formie dorosłej. Na kolejnym poziomie, ostatnim, jest Achatina folica, która jest już z nami trochę czasu. No i możecie zobaczyć dużą achatinę oraz tą mniejszą, którą wcześniej już o niej wspominałem. Mogliście zobaczyć również, że terrarium jest brudne, ale u takiego ślimaka ciężko utrzymuje się naprawdę czystość.
No i tak się właśnie prezentuje. Możecie zobaczyć różnicę, jak wygląda duży ślimak, a dopiero co młody, jeszcze który rośnie dopiero. No i to jest ostatni poziom. Jak widzicie, tych wszystkich poziomów jest 6. Jedno jest puste, można powiedzieć, no, w którym leży pudełko z mącznikami. No i tak się to prezentuje. Część ma wystrój, część nie. No to wynika po prostu z ciągłych przeprowadzek i nie zawsze jakby to jest ich stałe miejsce, tych jakby zwierząt w tym regale. No i przejdźmy dalej. Następnie mamy kilka pojemników z karaczanami, które za chwileczkę zobaczycie. Terrarium z gekonem lamparcim, ptaszniki oraz na samej górze wąż zbożowy. I zaczynamy od samego dołu. W pierwszym pojemniku, który zobaczycie, jest mysz. Jest to nasz taki pupil, który po prostu został w naszej hodowli, która miała być jako karmówka dla węży. Jest ona sama, ponieważ no, nie przyjmuje po prostu innych lokatorów. Dużo było prób, że tak powiem, dania jej drugiego kolegi, koleżanki, koleżanek i kolegi czy innych możliwości, ale po prostu wszystkich albo zagryzały, albo tak się kłóciły, że trzeba było je rozdzielać. Na szczęście następnie mogliście zobaczyć świerszcze oraz pierwsze karaczany, czyli karaczany jawanika. Tutaj jest samiec i samica tych karaczanów. Następne są karaczany dubia, czyli argentyńskie. Ogólnie wszystkie karaczany będziecie mogli zobaczyć na osobnym filmie, który będzie poświęcony dokładnie właśnie karaczanom, różnym gatunkom karaczanów. Kolejne to są karaczany Princesia van Warebeki. Tutaj są dwie samice w ciąży, które dostaliśmy również od naszego widza. Tutaj jest jeden osobnik karaczana tureckiego. Jest to samica, dorosła samica. Następnie są karaczany Oxyhaloa deusta. Są to dość małe karaczany. Karaczany te są rzadko spotykane w hodowlach, też jest to coś innego troszkę, ale o tym zobaczycie wszystko w filmie o karaczanach. Kolejnymi karaczanami są karaczany madagaskarskie, które też, tak jak niektóre z wcześniejszych, dostaliśmy od naszego widza w paczce takiej niespodziance. Są to jedne z największych karaczanów właśnie w naszej hodowli. Kolejnymi karaczanami są karaczany szare. Tutaj również możecie zobaczyć dorosłe osobniki i różne stadia, po bardzo malutkie, świeżo wyklute zetek osobniki. Tutaj jeszcze jest wylęk świerszcza. Jako że zobaczyliście wcześniej dorosłe osobniki świerszczy, tutaj mamy też malutki wylęk, który właśnie przy okazji jest. Następnie jest terrarium z gekonem lamparcim. Gekon lamparci, który ma na imię Bambina. Jest to samiczka. Odmiany hypo. Tutaj jej terrarium oraz zbliżenie na nią. Jak możecie zobaczyć, jest to również ciekawy, choć popularny gekon. My też mamy do niego duży sentyment, jest z nami również dość długo, jak na, że tak powiem, zakres, którymi są gekony. Możemy przejść teraz do ptaszników. Tutaj możecie zobaczyć, zaraz zobaczycie zbliżenia, możecie zobaczyć pojemniki z naszymi ptasznikami. Są małe osobniki oraz trochę większe. I tutaj jest avicularia. Dawniej, czyli teraz Caribena Versicolor w stadium L8. Jest ona właśnie świeżo po wylince. W tym świetle widać było jej głównie te czerwono-różowe barwy.
ale również ma dużo tych niebieskich odcieni. Następnie jest malutka geniculata, Acanthoscuria geniculata w stadium L3, którą dostaliśmy. Następnie jest Villosella, czyli Heterotel Villosella, którą dostaliśmy również od dwóch naszych widzów na giełdzie. Ona jest w stadium L2. Następnie jest ptasznik Nandu colorato villosus w stadium L8. Lasiodora parahybana w stadium również L8. Ona dosłownie kilka dni temu też przeszła wylinkę. I kolejny ptasznik, którym jest Nandu chromatus, która dzisiaj przeszła wylinkę. Wszystkie ptaszniki w jednym czasie mniej więcej przechodzą wylinkę, ponieważ w jednym czasie były kupione i jakoś tak razem się zgrywają i rosną. Tutaj jest schowana, niestety nie dało się jej w żaden sposób wyciągnąć, Hati Hati, która jest w stadium L5. I tutaj możecie zobaczyć znów Villoselle, która jest już dorosłą samicą. I jest z nami również od początku przy kupnie tych pozostałych ptaszników, które były w stadium L8. I tutaj na koniec jest wąż zbożowy. Nie męczyliśmy go za bardzo, ponieważ była ona świeżo dzień, dwa po karmieniu. Prawdopodobnie jest to odmiana Diffused, nie wiemy do końca, ponieważ, że tak powiem, nie my ją zakupiliśmy, ale znaleźliśmy na różnych angielskich forach, między innymi, ponieważ na polskich było dość ciężko zidentyfikować, jaka to odmiana. Może ktoś z Was będzie wiedział, kojarzył tą odmianę, więc piszcie. I tak się prezentuje ta część. Tutaj jest regał, biurko z terrarium oraz pojemniki. Obok również na regale znajdują się karaczany zielone, czyli bananowe. W tym terrarium aktualnie właśnie je trzymamy. Na samym spodzie jest torf, w którym są malutkie osobniki, które są brązowe. Tak jak już wcześniej wyszedł film na naszym kanale o tych karaczanach, tam możecie dowiedzieć się o nich więcej. Polecamy te karaczany, chyba jedne z najbardziej takich przyjaznych według nas, ponieważ są dość że ładne, chociaż troszeczkę problematyczne ze względu na to, że latają i wspinają się bardzo dobrze po płaskich powierzchniach. Rekompensuje to, że są ładne, jak ucieknie, to nie ma takiej wielkiej szkody. Tutaj jest jeszcze terrarium dla chomika. Chomik, który ma na imię Hubert. Jest to chomik Roborowskiego. On również jest dłuższy czas już z nami. Tutaj udało się uchwycić sekundy, ponieważ jest to nieoswojony chomik. Jest to gatunek, który bardzo ciężko oswoić. Także tutaj kilka tylko sekund. I tutaj jest terrarium, w którym znajdowała się reszta patyczaków, o których była wspomniana wcześniej. Po prostu dzisiaj dotarł do nas jeszcze tarczołusk właśnie czarnopręgi i zrobiliśmy małą roszadę w terrariach i na tą chwilę w tym terrarium, w którym było te około 300 patyczaków dorosłych, jest teraz tarczołusk, a patyczaki są po prostu chwilowo w innym terrarium. Tutaj macie jeszcze zbliżenia na niego. Bardzo fajna alternatywa, jako jaszczurka duża, którą da się oswoić, tak jak agamę brodatą. I właśnie jest to jaszczurka, która ma podobne wymagania, a jest niepopularna, tak jak agama brodata, no bo agamę brodatą to chyba co druga osoba zajmująca się gadami posiada. No, agamy są bardzo fajne, ale tarczołusk wcale nie jest gorszy. Bardzo ciekawe zwierzę, ładne, również duże. Tu jest prawdopodobnie samiec, nie do końca jesteśmy tego pewni. Poprzedni właściciel nie wiedział, jaki on jest płci. No i jak widzicie, jest to bardzo ładne zwierzę, no i jest świeżo do nas trafił, więc za wiele też akurat o nim nie możemy powiedzieć. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że cała hodowla Wam się podobała. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Na razie.